jak w końcu? Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę. Ślady wozu zjechał w bagna. Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Chcę się tu dokładniej rozejrzeć. Strzała. O tym nie było mowy. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Dalej. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych, a leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ.
jeszcze tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom Wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z siebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Foltesta.